I witajcie serdecznie na kanale GWW 15. Pora na intro. NPG, czyli naturalne prawo gęstości, czyli jaja z grawitacją. Ten film powstał z takiego oto powodu, że pod filmem, który w ogóle, pod filmem, który w ogóle nie jest na temat grawitacji, ani w ogóle płaskiej ziemi, pojawiło się od groma komentarzy, które są po prostu nie na temat. I dlatego postanowiłem zrobić osobny film, żeby tutaj ci ludzie, którzy tam pisują pod tym, koment komentują pod tym filmem o Świadkach Jehowy, żeby nie pisali tam, tylko pisali pod filmem, który będzie na temat tego, o którym piszą. A piszą tutaj na temat gęstości. Że tutaj taki użytkownik, no Jan Gryko też, ale szczególnie Artur... Warda. Artur Warda napisał, że nie ma żadnej grawitacji. Po prostu sprawdził to, też to napisał, że sprawdził. I nawet dał link do filmu, który. To jest ten link? Nie. Wyżej był ten link. Do linku z kanału Real World, gdzie podziała się grawitacja. Tutaj unoszące się jajko. Oczywiście najpierw wyjaśnienie, co to jest tam, gęstość i tak dalej. I facet pokazuje, jak jajko tonie. I dochodzi do wniosku, potem jak do, do, wkłada je do wody osolonej, nie tonie, a więc grawitacja zniknęła. Tutaj na początku tego filmu. Mówią nam, że cała masa Ziemi, która jest gęstością Ziemi w specyficznej objętości sfery, jest odpowiedzialna za wagę obiektów na Ziemi albo nad Ziemią. Ponieważ masa Ziemi jest odpowiedzialna za wagę obiektów, więc postanowiłem stworzyć wagę, żeby zobaczyć, czy naprawdę znika grawitacja. Bo tutaj, gdzie się podziała, więc skoro grawitacja jest odpowiedzialna za wagę, to chciałem się przekonać, czy. Jajko będzie mimo że unosi się, że czy mimo będzie mimo to będzie ważyć. Stworzyłem taką prymitywną wagę. Za chwilę ją tutaj zobaczycie z wieszaka, będziecie się śmiali, wiem. Gdzie ten wieszak? Jest wieszak. Proszę bardzo. Tutaj mamy w lewej w tej komorze jakby w lewym tym pojemniku mamy wodę osoloną, już roztwór nasycony soli, przygotowałem wcześniej. Jak widzicie na dywanie się rozsypała trochę, a więc przy pomocy wieszaka, elementów do ubrania, elementu kuchennego w postaci takiego widelca i dwóch zakurzonych starych foteli stworzyłem wagę, dzięki któremu zobaczymy, czy grawitacja gdzieś znikła, czy nie znikła. Tutaj mamy jajka, będę wsadzał te jajka do osolonej wody. I będziemy sprawdzać, czy jajko dalej pragnie przemieścić się w dół, tak jak rzecze nam teoria grawitacji. Bo grawitacja, tam wspomniał pan nawet Real World, ma wpływ na wagę. A więc zobaczymy, czy ma wpływ na wagę. To jeżeli wrzucę jajko do osolonej wody, gdzie w filmie pana Real Worlda waga, czyli grawitacja miała zniknąć. Tu jak widzimy, już po wsadzeniu jednego jajka, które dalej się unosi. Ono nie dotyka do ścianki tej dolnej przynajmniej, no do, do, do bocznej trochę może dotyka. Unosi się mimo to, i mimo to wieszaczek, jak widzimy się, już przegiął troszeczkę w stronę właśnie tego, gdzie wrzuciłem jajko. Musiałem wrzucić drugie jajko, żeby to było bardziej widoczne, bo jedno jajko było troszeczkę, no moja waga była niedoskonała i powstawały tam opory, które uniemożliwiały bardzo dobre wychwycenie już. Ale już przy dwóch jajkach widać, że ta szalka tej wagi przechyla się na korzyść grawitacji. Zatem panowie tutaj od płaskiej ziemi, którzy tam dyskutują, jest pani Maja, która wszystkich wyzywa. Ona, ona jest taka mądra, ona jest taka oświecona. A wszyscy to y, są matołkami. Y, co ona tam jeszcze opisuje? No nie będę teraz przytaczał. Możecie sobie tam poczytać. Natomiast jak widzimy grawitacja dalej działa Pani Maju i Pani Jan Gryko i Panie Arturze, bo dalej pragnie, by te jajko spadło na dół. Nic, nic się takiego nie dzieje tutaj, że nagle znikła ta grawitacja. Ona dalej jest. Dalej ona tam jest. Trochę przyspieszę tutaj ten film. Będzie śmiesznie. Oj, zepsułem. I teraz tak, trochę, trochę obniżyłem, pokazałem właśnie, że te jajko tam się, no, że te jajko rzeczywiście się tam unosi, te jajka się unoszą, widzicie, nie dotykają. O, proszę bardzo, grawitacja zniknęła. Otóż nie zniknęła. Tu zobaczcie, żeby wyrównać teraz tą, żeby wyrównać tą, ten wieszaczek, to muszę tutaj dolać wody, to znaczy teraz chyba jeszcze nie. Nie pamiętam już jak tam robiłem to. Obniżyłem to, tą, tą, tą kamerę, żeby było bardziej na, na równo z tym. No i zabrałem jajka teraz. Trochę to przyspieszę. Teraz jest stan równowagi, mniej więcej. No przekrzywiła się kamera. Obniżyłem kamerę teraz i teraz. Eksperyment powtarzam na obniżonej kamerze tak żeby to było jeszcze bardziej widoczne. Tutaj zobaczcie, że troszeczkę nawet ta waga jest przechylona na korzyść tej nieosolonej wody, ale już w momencie kiedy wsadzam jedno jajko, waga przechyla się w stronę grawitacji. Niestety, proszę państwa, grawitacja dalej działa. Nic tu się nie zdarzyło takiego, że nagle z grawitacja znikła. Dalej jest coś, co wpływa na wagę. Zobaczcie, ile musiałem wody dolać, żeby żeby ta waga się wyrównała, żeby wyrównała wagę tych jajek. Jeszcze muszę dolać, żeby było równo. No i co się stanie, jak myślicie, co się stanie teraz, kiedy wyjmę jajka? Kiedy już tu jest po prawej stronie, jest cięższa ta, ten pojemniczek. No widzicie, że waga poszła w stronę tej większej ciężkości. Czyli te jajka jednak ważą dalej, mimo że się unoszą. E, otóż, co się kurde dzieje, kiedy. E, kiedy. Dlaczego w ogóle te, te, te jajka się unoszą, mimo to, że grawitacja dalej na nie działa? Otóż, one dalej chcą iść na dno, one dalej chcą dążyć do Ziemi, ponieważ pchaje w tamtą stronę grawitacja. Ale nie dzieje się tak. Dlaczego? Ponieważ atomy wody, które są jeszcze okraszone solą. Jakby stają się gęstsze i stawiają z temu jajku opór. Ono się jakby na tej wodzie opiera te jajko. Nie może po prostu. Po prostu ono. W... Te, te atomy bardziej chcą wejść pod spód niż te jajko. I stąd bierze się. To, że te jajko wypływa na wierzch. A więc to dzięki grawitacji właśnie jajko wypływa na wierzch w osolonej wodzie. To dzięki grawitacji. To nie właśnie, że, dzięki, że te, dzięki temu, że grawitacja znika, tylko właśnie dzięki temu, że ona dalej jest, że ona dalej działa. Jeszcze Wam pokażę inną taką rzecz, którą dzisiaj robiłem. O, już to działa nawet, zobaczcie. Tutaj postanowiłem zrobić coś takiego, że tu, tu jest zwykła woda. Do tej wody. Do tej wody wrzuciłem taką gumkę od słuchawek. Do tej wody wrzucam gumkę od słuchawek. Też to przyspieszę, może troszkę. Jak widzicie, ta gumka. Powinna utonąć, nie utonęła, bo tam było jeszcze powietrze w niej, ale w momencie, kiedy już wypompowałem z tej gumki powietrze, o, to ona utonęła. To samo zrobiłem z baterią. Zobaczcie, tutaj będzie bateria wrzucona do tego pojemniczka. Tu jest zwykła woda, ona troszeczkę jest zanieczyszczona, bo ten pojemniczek niedobrze umyłem, a już wcześniej robiłem coś tam. I co bateria robi? Bateria robi coś takiego, że ta, ta woda, w momencie włożenia tej baterii, unosi się do góry, a więc to teraz woda. Jak gdyby jest wypychana, więc dla wody znika grawitacja teoretycznie. Ale tak naprawdę to, ta woda idzie do góry, dlatego że ta bateria idzie na dół, a bateria jest ściągnięta przez grawitację. Stąd właśnie mamy tą siłę wyboru. Czy to jest dla Was jasne? Ja myślę, ja myślę że. Słuchajcie, ja nie jestem jakimś naukowcem. Ja nie, nie wiem, czy nawet dobrze to tłumaczę. Ja to sobie tłumaczę na chłopski rozum. Więc powinniście teoretycznie załapać. Tutaj nalewam jakiegoś gęstego badziewia, żeby wam pokazać, że bateria będzie chciała i tak tam iść na dno, natomiast ta gumeczka od słuchawek, o już tu narozrabiałem, a ta yy, yy, gumeczka od tych słuchawek nie za bardzo będzie chciała opaść. Mimo, że wypompowałem z niej powietrze, mimo, że nawet ją zanurzę, to mimo to nie będzie chciała opaść. No tutaj widać, o. No chce tam, coś tam chce utonąć, no, zanurza się, o, ale dalej nie chce iść. Może trochę, ale już niechętnie. Zobaczcie, że niechętnie ona chce iść. Natomiast nie dlatego, że grawitacja znikła, tylko dlatego, że ten płyn, ten żel stawia jej opór, wypycha ją do w góry, tą gumkę, nie pozwalaj jej opaść na dół. Bardzo, bardzo jest niechętny, żeby ona tam opadła. Natomiast jeżeli użyję siły, brutalnej siły i ją tam wepchnę, no to ona niestety tam pójdzie na to dno. Natomiast zobaczcie, co się dzieje z baterią. Jeżeli baterię tam wsadza, ona też utonie. Co się dzieje z żelem? Wypływa na wierzch. Ale to dzięki grawitacji on właśnie wypływa na wierzch. Ponieważ grawitacja ciągnie baterię w dół, więc ten żel musi gdzieś spierniczyć, więc spiernicza do góry. Czy to jest dla was jakieś... Nie wiem, co to jest dla was? Kto wam w ogóle kitu naciskał? No i zepsułem. Natomiast zobaczcie, żeby... Jak wyciągam właśnie tą baterię, to... To wtedy ona znika, ta grawitacja. I wtedy rzeczywiście... Yy, bateria przestaje ważyć. I wtedy rzeczywiście... Yy, no... Przestaje ważyć. W sumie nie przestaje ważyć. Bo ja wtedy zwiększam wagę o tą baterię. Natomiast zobaczcie, co się stanie, kiedy właśnie... O, tu zrobiłem to. Jeszcze raz, żeby, żeby... Ja mogę, ja mogę, ja muszę użyć siły, żeby to co tam jest w tym zbiorniczku poszło do góry. Mogę wsadzić baterię, która pod wpływem grawitacji będzie opadać i będzie właśnie wypychać ten żel, ale mogę wsadzić tam pansa i użyć siły, żeby wypchnęła ten żel. No i tak zrobiło się, Znaczy się wszystko zafajdało. Jeszcze raz to zróbmy w zwolnionym tempie tym razem no dobrze nie w takim zwolnionym i wsadzam baterię żel idzie do góry jeżeli wsadzę palca to też ten żel będzie uciekał do góry a więc wszystko opiera się na grawitacji wszystko opiera się na grawitacji więc panowie Daliście sobie wcisnąć jakiś dziwny kit o braku, o zaniku grawitacji. To właśnie dzięki grawitacji palon z nagrzanym powietrzem się unosi. To właśnie dzięki grawitacji palon z helem się unosi. To właśnie dzięki grawitacji jajko pływa w osolonej wodzie. To właśnie dzięki grawitacji. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem wam dlaczego. Ponieważ, przypomnę jeszcze, ośrodek gęstszy chce... Iść na dno i nie pozwala temu lżejszemu iść też na dno. Czemu mniej, mniej gęstemu, tak? Bo grawitacja bardziej pragnie przyciągnąć to gęste, a to rzadsze, no musi się gdzieś podziać. No więc co się dzieje? Zostaje wypychane. Natomiast gdyby nie miało gdzie wyjść, no to grawitacja. Spowodowałaby, że zostałoby zgniecione, i gdybyś wsadził to jajko na dno gdzieś oceanu, to by to jajko zostało zgniecione. Właśnie też dzięki grawitacji. Nie zdążyłoby po prostu wyjść na wierzch, ono by chciało, ale nie zdążyłoby. Zostałoby zmiażdżone. Tak podejrzewam. No ja to, tak, to jest na mój chłopski rozum. Jeszcze przy okazji, takiego. Tutaj bym otworzyłem to. Muszę się przestawić teraz. No, tu jest, tak? Gdzie podziała się grawitacja, więc już wiecie, gdzie się podziała grawitacja. Dalej ta grawitacja jest. Natomiast tu jeszcze jedną rzecz chciałem. Ja już omawiałem ten film. To jest jakby niezwiązany z tematem ciśnienia, ale to jest niesamowite, że ludzie dają się nabrać na takie bzdety. Tu są te promienie zmierzchowe, które Teoretycznie pokazują, że Słońce jest blisko. Jest to nieprawda. Są to promienie wynikające z perspektywy, a więc jakby z tego, że to, co widzimy blisko, jest jakby większe, a to, co widzimy dalej, jest mniejsze. Ponieważ chmury są daleko w porównaniu z nami tutaj, więc ten, te otwory, które my widzimy tutaj, są mniejsze, a tutaj te promienie w... Ponieważ te promienie mają tą samą, jakby szerokość do nas docierają w tej szerokości, którą są naprawdę, natomiast te szpary są małe, tak więc to. To jest naturalne. To jest coś, co my widzimy. Po czym poznać, że to słońce jest daleko, a nie i że te promienie powstają, yy, no, yy, z powodu właśnie równoległych promieni, a nie z powodu bliskości słońca. Jeżeli sobie zrobicie doświadczenie takie jak kiedyś tutaj niektórzy już panowie płaskoziemcy, nawet pan MS Studio jak on tam ma Robert, nie. Kurde, teraz nie pamiętam. Robił takie doświadczenie, pokazywał, że jeżeli weźmie latarkę szparę i tak dalej, no to widać też takie niby promienie, ale tak naprawdę gdybyś udał się pod spód tego, to zobaczyłbyś różnicę, ponieważ jeżeli ty przemieścisz się z punktu A do punktu B, z tego promienia jednego do drugiego, czyli z tego na przykład do tego promienia, byś się przemieścił, to musiałbyś zmienić kierunek patrzenia. Gdyby słońce było blisko, musiałbyś zmienić kierunek patrzenia z tego na, z tego na ten kierunek patrzenia. Natomiast zwróćcie uwagę, jeżeli jedziecie pociągiem, jedzicie no to ostatnio tak było, jechałem pociągiem i to obserwowałem. Zobaczcie, czy samochodem jedziecie, że. Tak naprawdę, wy nie zmieniacie kierunku patrzenia, a to świadczy o tym, że słońce jest w cholerę daleko, a nie blisko, jak tutaj wam wciskają kity. Więc w żywe oczy was kłamią. A wy dajecie się nabrać, i potem pani Maja jeszcze, która cudownie się dała, po prostu dała się nabrać, jak łykła wszystko, jak pelikan, wyzywa tu innych. Co zdanie, co ona się odezwie, to ona. To ona obraża ludzi. Tu akurat chyba trafiłem na to, że właśnie nie obraża. No, to jest cud. Mm, ale. W... Bardzo często, bardzo często ona nie potrafi. Ona nie potrafi uzasadnić swojego naprawdę myślenia. Nie rozumie, dlaczego ktoś nie uważa, że ona ma rację i wyzywa, że jest ktoś głupi. No bo skoro jej nie rozumie, to jest głupi. Prawda? O! Poczytaj, to jest do mnie akurat. Ja nie lubię, jakby bronić siebie, no ale tu trafiłem akurat na siebie. Poczytaj swój wpis tyle razy, aż zrozumiesz, że to są totalne głupoty i brednie, a więc ona uważa, że ja jestem totalne głupoty i brednie, wierzę. Czy też uważam. Jajko. Jak jajko jest przyciągane, skoro nie jest. bo nie tonie? No właśnie, jest. Pokazałem na wadze pani Maju, słodka dziewczynko, pokazałem na wadze, że ono i tak waży, i tak jest przyciągane, bo bardzo chce ciąg ciągnąć do ziemi. Naczytałeś się czyjś bredni? Nie, Nie, proszę panią. Pani się naczytała i naoglądała bredni w internecie i pani, żeś pani się dała na to nabrać i żeś teraz pani obrażasz tu ludzi... Którzy tak naprawdę wcale nie są jacyś, nie wiem, nie są tacy głupi, jak pani się wydaje. No to zważ i będziesz wiedział. No to zważyłem i wiem. Wiem, że głupoty wierzycie. Dobrze, gdzie pani Maja jeszcze obraża, bo chciałbym, żeby ona też nie obrażała mnie tylko, ale innych. No ale tutaj do mnie się przyczepiła, bo ja się do niej przyczepiłem. No to jest, to standard jest. Płaszczak to jesteś ty, bo masz płaski mózg. Proszę bardzo. Nie masz wagi, no nie mam wagi kuchennej, ale poradziłem sobie bez wagi, jak widzicie, kuchennej. Poradziłem sobie wieszakiem. No, Artur Warda, tutaj to on jest tutaj głównym jakby... No nie głównym, no, dał ten film. Ciężar bierze się z masy jaja w głąbie. No właśnie, no, no zobaczcie, no, no pani Maja tutaj po prostu przegina pałę. A jeszcze ma uwaga, nie, nie będę tolerował, jeżeli będziecie pisać jeszcze tam na ten temat. Będę usuwał te komentarze. Robię ten film po to właśnie, żebyście tam nie pisali. Pod tamtym wątkiem. Będzie tutaj temat osobny, i tu sobie piszcie. Tu sobie teraz dyskutujcie. Gdzie macie czarno na białym pokazane. Coś, co po wy powinniście zrobić, jak wam facet powiedział, że grawitacja znika. To wy powinniście najpierw zastanowić się. To się nazywa yy, falsyfikacja, czyli sprawdzić, czy facet ma rację, czy grawitacja znika, czy przestaje przyciągać te grawitacja, te jajko do ziemi. Nie przestaje. Dalej ono jest. Ono tylko tyle, że to jest tak, jakbyś klocki układał i postawił klocek na jednym klocku. To co? Nagle on się unosi nie. On opiera się na tym klosku. Tak samo tutaj. Jajko opiera się na wodzie. Tylko dlatego, że się opiera, nie tonie. Ale dalej waży. Dalej chce iść w dół. Drodzy, możecie jeszcze sobie. Możecie jeszcze sobie. Zrobić inne doświadczenie. Ja tego akurat nie zrobiłem. A może kiedyś zrobię, albo wam pokażę, że tak naprawdę. Jeżeli coś jest, jakby dąży do. Czyli przyciągane jest. To. My to nazywamy grawitacją, ale możemy też to nazwać przyspieszeniem. I często też się nazywa przyspieszeniem ziemskim. Tutaj, nawet ktoś podał wartość tego przyspieszenia, tak? Czyli odczuwamy cały czas stan, jakbyśmy się unosili z Ziemią do góry. Tak działa przyspieszenie. Jeżeli, jeżeli będziesz jechał samochodem, wciśniesz gaz do dechy, to, to w drugą stronę, jakby cię, jakby cię przyciągało siedzenie. I tak działa grawitacja. Przynajmniej tak to obserwujemy. Nie wnikam już o to, że to tam jest jakaś tam teoria szczególna, teoria względności i tak dalej. Ja mnie interesuje chłopski rozum. I na chłopski rozum grawitacja działa tak jak przyspieszenie czyli wciska nas w fotel. Czyli zobaczcie, że przecież fotel w samochodzie nie jest czymś, co nas przyciąga tak naprawdę. Ale dzięki przyspieszeniu mamy takie wrażenie, że nas przyciąga. I Wam powiem, moi drodzy, jeszcze jedną ciekawą rzecz, Pan, no, panowie od płaskiej ziemi i panowie tutaj naukowcy naturalni, że jeżeli byście w tym samochodzie wzięli ten pojemnik, zamknęli w, te, w butelce, wsadzili butelkę, wsadzili jajko tam, wsadzili do osolonej wody i druga, druga butelka w nieosolonej wodzie, i byście przyspieszali, to byście zauważyli, że jajko porusza się w jednej butelce, w tej osolonej wodzie, porusza się w innym kierunku niż w tej nieosolonej wodzie. Ponieważ też działa tam przyspieszenie. A więc nie naturalne prawo gęstości, tylko naturalne prawo przyspieszenia. Akurat tu przyspieszenia ziemskiego, czyli grawitacji. To działa tak działa yy, ta siła, czyli działa przeciwnie. Masz, możesz sobie stworzyć właśnie w samochodzie, ale możesz stworzyć też sobie na karuzeli. Może to zrobię, jak minie ta cała afera z kronowirusem, to pójdę na taki plac zabaw, tam mają taką karuzelę. Może jakiegoś dzieciaka znajdę, to mi pokręci tą karuzelą, a ja będę to nagrywał i wam pokażę, że tak się właśnie dzieje. Że jeżeli będziesz miał coś takiego, co jest mniej gęste, to to się będzie przemieszczać w inną stronę zupełnie niż to, co jest bardziej gęste. W tym ośrodku bardziej gęstym. I tak działa przyspieszenie. I stąd się tobie, że ponieważ te cząsteczki cięższe będą pragnęły, mają większą masę, bo to właśnie spójrzcie na grawitację, spójrzcie na ten wzór yy, yy, od grawitacji. Tutaj, w tym wzorze, są masy ważne. Tak? Ten, ten yy, no, kwadrat odległości nas nie interesuje. Natomiast nas interesuje nas interesują masy ciał, ponieważ te masy ciał wpływają na na te przyspieszenie, bo to przy, przy, przy przyspieszeniu również będzie działać. Dlatego, że przy przyspieszeniu również mamy do czynienia z masami i tam jest tam zasada pędu, czy zasada zachowania pędu. Ja, jak mówię, nie jestem jakimś super omnibusem z fizyki. Ja to pojmuję na chłopski rozum, ale jeżeli rozpędzisz kulę, powiedzmy piłeczkę ping i czyli nadasz jej przyspieszenie, to będzie ją łatwiej zatrzymać niż taką 4-5 kilogramową kulą. Jak dostaniesz taką ping-pongową piłką w łeb, to się nic nie stanie. Jak dostaniesz taką 4 kilogramową, no to wtedy masz roztrzaskany łeb. Bo jest ciężej ją zatrzymać i twoja głowa nie da rady zatrzymać tej tej rozpędzonej kuli. Bo tu w grę wchodzi masa wszędzie. I gęstość. No, ale to ma wszystko związek jedno z drugim. To tyle, także proszę się nie wyzywać, Pani Maju, bo to Pani Maja, Pani Maju, Pani, Pani nie ma racji. I proszę się nie wyzywać, tak, na drugi raz, bo będę, wywalę Panią. Wywalę, bo Pani to robi notorycznie. Notorycznie, nie mając racji, bo gdyby jeszcze Pani miała rację, to jeszcze bym przymknął oko. Ale nazywając innych tłumakami, jak to tam jest? No, strasznie tego nie lubię, bo to chyba przez moją mamę mam. Bo moja mama też mówiła zawsze nie nazywaj nikogo głupi. To mam od mojej mamy. A pani mamy, mama chyba panią nie nauczyła. Grzeczności, co? Jak się odnosić do innych? Tak Tak z tego wynika. No. Poczytaj swoje Zobaczcie, taki cały czas lekceważący stosunek. I to nie tylko pani Maja. Oni, wy wszyscy macie taki lekceważący stosunek do ludzi inaczej myślących. Wszyscy macie taki stosunek. Skąd się to bierze? Ponieważ zostaliście wybrani. Ale o tym będzie inny odcinek, gdzie będę umawiał, jak gdyby wejście Smoka, więc wejście Tomka Lewela do internetu. I tam będę to omawiał. I tam pokażę wam, że wy macie cały czas taki stosunek. Ale to jest inny odcinek, inny temat i na tym teraz będzie, będę kończył. Także trzymajcie się drodzy i pamiętajcie, szanujemy się, staramy się szanować, mimo, że nieraz jest to trudne. To był odcinek właśnie Logika poskoziemskiego Ludzika, piąty, piąty odcinek Jaja z grawitacją. Beş